Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu zorganizowanym z okazji Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Szanowni Państwo, znajdujecie się Państwo w siedzibie Głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, w dawnym carskim więzieniu. Więzieniu, które pełniło również taką funkcję w okresie międzywojennym, również w czasie II wojny światowej, a także po jej zakończeniu. To w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu było więzienie przeznaczone dla kobiet i po II wojnie światowej również osadzone w więzieniu przy Gdańskiej były kobiety związane z powojennym podziemiem niepodległościowym, więc to miejsce jest również im poświęcone i pamięci o kobietach, które związane były z podziemiem niepodległościowym po II wojnie światowej i z całą opozycją antykomunistyczną, bo opozycja po II wojnie światowej to nie jest jedynie podziemie niepodległościowe, to nie są jedynie partyzanci walczący, ale także opozycja o charakterze politycznym. I kobiety, które funkcjonowały w strukturach opozycyjnych, były tutaj także osadzane. Więc znajdujemy się również w miejscu pamięci związanych bezpośrednio z osobami, o których nasz gość dzisiaj pewnie także Państwu wspomni. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do wykładu i też przedstawię Państwu dzisiejszego naszego gościa, chciałbym zaprezentować nasze wydawnictwo, które w zeszłym tygodniu miało swoją premierę. To jest słuchowisko radiowe Katastrofa Łódzka, opowiadające o łódzkim epizodzie w życiu marszałka Józefa Piłsudskiego. Ponieważ płyty niestety przeznaczone są już w większości do szkół, jeżeli ktoś z Państwa będzie zainteresowany, po wyjściu z wykładu będzie można dostać taki specjalny kupon, który będzie uprawniał do ściągnięcia zarówno słuchowiska, jak i wydawnictwa, które jest do niego dodane z internetu. Zachęcam Państwa również, to jest produkcja, którą udało nam się z muzeum stworzyć we współpracy z Teatrem Nowym, z Radiem Łódź, z funduszy Patriotyzm Jutra, Muzeum Historii Polski. Także bardzo serdecznie zachęcam również do odebrania takiego kuponu. Proszę Państwa, to nie jest jedyne spotkanie, które w tym miesiącu poświęcimy zagadnieniu żołnierzy wyklętych. Już chciałbym Państwa serdecznie zaprosić na ostatni czwartek miesiąca, kiedy zaproszeni goście, m.in. pan profesor Rafał Wnuk, opowie troszeczkę o kształtowaniu się pamięci o żołnierzach wyklętych w III Rzeczpospolitej. Także serdecznie Państwa również zapraszam. Proszę jednak obserwować nasze media społecznościowe, też naszą stronę internetową, bo jeszcze kwestia terminu może się zmienić, ale myślę, że ona się nie zmieni. Ostatni czwartek miesiąca 18.15. Myślę, że ten termin zostanie zachowany, ale na wszelki wypadek proszę jeszcze naszą stronę internetową i naszego Facebooka obserwować. To tyle, jeśli chodzi o informacje. Szanowni Państwo, w ten wyjątkowy dzień postanowiliśmy zaprosić do naszego muzeum chyba największego fachowca, jeśli chodzi o to zagadnienie tutaj w Łodzi, w regionie łódzkim, pana doktora Tomasza Toborka, pracownika Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, który od lat zajmuje się już taką znaną łódzką postacią, jaką jest Stanisław Sojczyński-Warszyc i konspiracyjnym Wojskiem Polskim. Chyba największą organizacją podziemną funkcjonującą tutaj w regionie łódzkim i z pewnością zarówno o tej organizacji, jak i w ogóle o zjawisku polskiego podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej pan doktor postara się Państwu opowiedzieć. A gdyby Państwa już zupełnie ciekawość zżerała, to pan doktor Tomasz Toborek również chętnie pewnie opowie o Gońcu Częstochowskim, bo o tym właśnie napisał kiedyś swój doktorat. Ale oczywiście zachęcamy również do dyskusji po krótkim wykładzie. Myślę, że też nie będziemy panu doktorowi jakoś szczególnie przerywać, ale myślę, że po jakichś 40-45 minutach będzie czas również na pytania z Państwa strony. Zachęcamy do dyskusji, zachęcamy do rozmowy na temat polskiego podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej, na temat tego niezwykłego zjawiska. A teraz już oddaję panu doktorowi głos. Dziękuję jeszcze raz Państwu za przybycie i życzę przyjemnego odbioru. Panie doktorze, zapraszam. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Cieszę się bardzo, że tak licznie chcieli Państwo przyjść na to spotkanie i dowiedzieć się, mam nadzieję, więcej i też porozmawiać o zjawisku, jakim byli żołnierze wyklęci. Dziękuję za bardzo miłe przedstawienie.
no postaram się nie zawieść Państwa oczekiwań i przekazać tutaj no, garść i refleksji, informacji dotyczących całego zjawiska, tak jak mówiłem, a także wspomnianego tutaj Stanisława Sojczyńskiego i konspiracyjnego Wojska Polskiego, którym rzeczywiście od lat się zajmuje. To był w ogóle pierwszy temat, jakim wraz z utworzeniem Instytutu Pamięci Narodowej się zajęliśmy. Nawet pierwsze dokumenty, jakie przyjęliśmy z Urzędu Ochrony Państwa swego czasu, to były dokumenty poświęcone konspiracyjnemu Wojsku Polskiemu. Stąd natychmiast pojawiło się zainteresowanie tym tematem, dokumenty, które no niewiele historyków wcześniej widziało, na podstawie których można było wreszcie zacząć uczciwie odtwarzać historię tej organizacji. Oczywiście zawsze jest pewien kłopot, jeśli chodzi o wykład otwarty, z tym, od czego zacząć i jaką przyjąć formułę, chociażby ze względu na pewnie różną wiedzę Państwa na temat żołnierzy wyklętych. Staram się jednak zawsze dokonać takiego pewnego wstępu, nie tylko żeby zarysować tło merytoryczne, wstępu dotyczącego w ogóle historii Polskiego Państwa Podziemnego i czym ono było, ale żeby podkreślić ten fakt, który często umyka tym, którzy mówią o żołnierzach wyklętych, często się o nich kłócą, często wypowiadają radykalne sądy, a nie zawsze dużo o nich wiedzą, że oni się nie dzieli znikąd, tak? Że w niej absolutnej większości działalność była kontynuacją działalności w czasie II wojny światowej i w oczywisty sposób wynikało z ich i przekonań, i tego, co wcześniej robili, do czego dążyli, jakie mieli życiowe cele i po prostu w jakim celu podjęli walkę wcześniej przeciwko okupantowi niemieckiemu. Wiemy wszyscy, że po wrześniowej klęsce w 1939 roku utworzono coś, co nazywa się Polskim Państwem Podziemnym, tak umownie, często mówimy o fenomenie Polskiego Państwa Podziemnego. Pamiętajmy o tym, że to było państwo, które niejako utworzone w konspiracji miało w momencie odzyskania niepodległości, czy w momencie osłabienia dwóch okupantów, wyjść z tego podziemia, przejmować władzę w wyzwolonym kraju, także siły zbrojne tegoż Polskiego Państwa Podziemnego miały uczestniczyć w wyzwoleniu. Wiemy, że najpierw była to Służba Zwycięstwa Polski, później Związek Walki Zbrojnej i wreszcie od 42 roku, od lutego Armia Krajowa. Tak, poproszę tutaj o takie drobne, mam nadzieję, że Pan sobie poradzi mniej więcej z tym, o czym będę mówił. To jest taki przyspieszony kurs historii Polskiego Państwa Podziemnego, jeżeli chodzi o ten pokaz. Te kolejne fotografie dotyczące już konspiracyjnego Wojska Polskiego będę się starał pojedynczo komentować, natomiast tutaj są drugi bohaterowie Polskiego Państwa Podziemnego. Wracając do tego tematu, została zachowana ciągłość państwa polskiego, tak? Na emigracji wybrano nowe władze, a w kraju powstały siły zbrojne w postaci ostatecznie już powiedzmy Armii Krajowej. Ta zmiana na armia, zmiana nazwy, jak to się potocznie określa, na Armia Krajowa, oczywiście była tylko zmianą nazwy w pewnym sensie, ale pamiętajmy o tym, że ta zmiana nazwy wynikała z tego, jaki charakter miała mieć ta armia. Tak? To były polskie siły zbrojne w kraju, tak to należy określać. Polskie siły zbrojne na równi z polskimi siłami zbrojnymi za granicą. Jak podkreślało polskie dowództwo i polskie władze, najważniejsza część polskich sił zbrojnych. I ta siła w odpowiednim momencie, w czasie osłabienia przynajmniej jednego z okupantów, od początku właściwie wojny, w ten sposób o tym mówiono, miała wyjść z podziemia, by walczyć o niepodległość. Początkowo to polskie państwo podziemne, a siłą rzeczy ta jego część, która była siłami zbrojnymi, bo jeszcze mówimy o pionie administracyjnym w postaci delegatury rządu na kraj, który miał pełnić rolę do takiego konspiracyjnego rządu i utrzymywać kontakty między krajem a rządem londyńskim, był ten pion polityczny w postaci reprezentacji partii politycznych i wreszcie ten pion wojskowy, o którym mówimy, który początkowo zakładano będzie taką organizacją kadrową, militarną, liczącą, nie wiem, 2000 ludzi w konspiracji. Dopiero to później miało się rozbudowywać, kiedy zbliżać się miało ogólnonarodowe powstanie przeciwko
okupantom podziemnemu z okupantów, bo taki był cel polskiego państwa podziemnego, czyli wystąpienie zbrojne w najważniejszym momencie, w momencie, kiedy realne stało się odzyskanie niepodległości na drodze walki zbrojnej. Oczywiście wszystkiemu temu towarzyszyło obserwowanie rozwoju sytuacji militarnej, politycznej na świecie. Często się mówi, czasem krytykuje troszkę polskie władze za taką bądź inną taktykę, czasem niektórych dowódców za brak wyobraźni politycznej, jak potoczą się dalsze losy Europy Środkowej, jak przesuwać się będą granice. Myślę, że często są to oceny krzywdzące. Ja sięgnąłem do dokumentów z marca 1942 roku, kiedy wczesny jeszcze naczelny wódz Sikorski, generał Sikorski, jeszcze wówczas żył, do dowódca armii krajowej Stefana Robeckiego Grota, pisze o takim scenariuszu, według którego Polska będzie wyzwalana, w cudzysłowie wyzwalana, przez Armię Czerwoną. Jeszcze raz przypomnę, marzec 1942 roku i rozpatrywany jest już taki scenariusz, tu cytat z tego listu. Przy tej hipotezie powstanie w kraju na tyłach wojsk niemieckich może mieć miejsce jedynie w wypadku całkowitego pobicia i rozprzężenia sił niemieckich. Przy zorganizowanym odwrocie i dużym nasyceniu kraju przez oddziały niemieckie wybuch powstania nie jest możliwy, gdyż nie ma ona wówczas żadnych widoków powodzenia. Gdyby hipoteza ta się sprawdziła, nie mamy żadnych szans przeciwstawienia się wkraczającym do Polski w pościgu za Niemcami wojskom rosyjskim. Odbudowa państwa i tworzenie polskich sił zbrojnych w kraju będzie mieć wówczas miejsce tylko przy wykonaniu z dobrej woli przez Rosję przyjętych zobowiązań oraz nacisku ze strony aliantów. Trzeba się liczyć, że wszelkie odruchy przeciwrosyjskie byłyby na Zachodzie niezrozumiałe, uznane za prohitlerowskie, a ze strony Rosji mogłyby być potraktowane jako pretekst do złamania umowy i okupacji kraju. Kosztować by to mogło wiele krwi przelanej bezużytecznie. Widać więc, że władze polskie, rząd polski w Londynie i władze polskiego państwa podziemnego doskonale już wówczas zdawały sobie sprawę z tego, jaki może być scenariusz i rozwój sytuacji międzynarodowej, a taktyką przyjętą przez te władze, no było właśnie stworzenie takiej sytuacji, w której siły w postaci Armii Krajowej mogły być użyte w najbardziej efektywny sposób. Stąd też te wszystkie działania w postaci akcji scaleniowej po to, żeby siły zbrojne w kraju stanowiły jedną całość, jedno zbrojne ramię rządu i żeby ta działalność była jak najbardziej skuteczna. Niekiedy mówi się o dowództwie Armii Krajowej, o rządzie polskim w Londynie, porównując ją niekiedy z taktyką przyjętą przez podziemie narodowe, że to drugie miało niejako większą wyobraźnię polityczną, bo wcześniej zorientowali się, że to Sowieci są największym wrogiem Polaków i przyszłości Polski. To nie do końca tak było. Tak jak widać z tego pisma, doskonale zdawano sobie sprawę z tego, że tak jest, tylko przyjęto inną taktykę tego, że trzeba przyjąć jednolitą taktykę i przy pomocy wystąpienia zbrojnego, a także działań dyplomatycznych, które tym wystąpieniem zbrojnym będą poparte, doprowadzić do jak najlepszego rozwiązania sytuacji w kraju. Oczywiście wszystko to też uwarunkowane było rozwojem sytuacji militarnej, to wystąpienie Armii Krajowej, wyzwalanie poszczególnych ziem, połączenie z polskimi siłami zbrojnymi na Zachodzie było możliwe, gdyby istniała jakakolwiek szansa dotarcia aliantów na ziemię polskie przed Sowietami. Jak wiemy, sytuacja polityczna, militarna w Europie rozwinęła się w ten sposób, że to Armia Czerwona wcześniej wkroczyła do kraju. Trzeba było próbować szukać innych rozwiązań, które mogły w tym wypadku wyraźnie zapobiec zapowiadającej się sowietyzacji Polski. Wkroczenie Armii Czerwonej na ziemię polskie spowodowało rozpoczęcie działań w postaci akcji Burza. Nie ma tutaj czasu na rozwijanie tego tematu. Jak wiemy, akcja ta miała na celu podejmowanie walki z wycofującymi się wojskami, słabnącymi wojskami niemieckimi, następnie jakby występowanie wobec wkraczających Sowietów jako
prawowici gospodarze wyzwalanych terenów. Trzeba jednoznacznie wspomnieć, że ta taktyka w pewnym sensie militarnie przynosiła skutki. Tak? Podczas walk o Wilno uczestniczyli żołnierze Armii Krajowej i rzeczywiście miasto zostało wyzwolone z kuchni. Żołnierze AK uczestniczyli w walkach o Lwów, tylko ważne, co działo się później, tak? Cynizm władz sowieckich, represje, nieuznawanie władz polskich, wreszcie aresztowanie żołnierzy i dowódców Armii Krajowej sprawiły, że taktyka ta nie przyniosła spodziewanego skutku. Tu możemy troszkę przeskoczyć w tym pokazie, tam są też... to już będzie manifest, tak szybko już zostanie. Kolejne wydarzenia, zachowanie Sowietów na kolejnych terenach. Liczono jeszcze na tym, że być może zachowywać będą się oni inaczej po przekroczeniu tzw. linii Curzona, czyli na wschód od Bugu, ale okazało się, że również na ziemiach, nazwijmy to już dzisiejszej Polski, zachowywali się podobnie. Również dowództwo Armii Krajowej było poszczególnych grup, poszczególnych okręgów, byli aresztowani, represjonowani, często żołnierze zwykli zmuszani do wcielenia do armii Berlinga i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym ostatnią próbą ratowania i zamanifestowania niezgody na sowietyzację kraju, jak wiemy, było powstanie warszawskie zakończone militarną klęską i nie tylko chodzi tutaj o klęskę i śmierć setek, tysięcy ludzi też, ale pewne rozbicie Armii Krajowej, utrata kontaktów z centralą poszczególnych żołnierzy, pewne zagubienie żołnierzy, którzy nie do końca wiedzą, jak dalej zachować się w tej nowej, trudnej sytuacji. I wszystko to doprowadza do ostatniego rozkazu generała Leopolda Okulińskiego z 19 stycznia 1945 roku o rozwiązaniu Armii Krajowej. Pozwolę sobie tutaj przytoczyć w całości ten rozkaz. Żołnierze sił zbrojnych w kraju. Postępująca szybko ofensywa sowiecka doprowadzi może do zajęcia w krótkim czasie całej Polski przez Armię Czerwoną. Nie jest to jednak zwycięstwo słusznej sprawy, o którą walczymy od roku 1939. W istocie bowiem, mimo stwarzanych pozorów wolności, oznacza to zmianę jednej okupacji na drugą, prowadzoną pod przykrywką tymczasowego rządu lubelskiego, bezwodnego narzędzia w rękach rosyjskich. Żołnierza. 1 września naród polski prowadzi ciężką i ofiarną walkę o jedyną sprawę, dla której warto żyć i umierać. O swą wolność i wolność człowieka w niepodległym państwie. Wyrazicielem i rzecznikiem narodów i tej idei jest jedyny legalny rząd polski w Londynie, który walczy bez przerwy i walczyć będzie nadal o nasze słuszne prawa. Polska według rosyjskiej receptury nie jest tą Polską, o którą bijemy się 6 rok z Niemcami, za której popłynęło morze krwi Polski i przecierpiano ogrom męki i zniszczenie kraju. Walki z Sowietami nie chcemy prowadzić, ale nigdy nie zgodzimy się na inne życie, jak tylko w całkowicie suwerennym, niepodległym i sprawiedliwie rządzonym społecznie państwie polskim. Obecne zwycięstwo sowieckie nie kończy wojny. Nie wolno nam ani na chwilę tracić wiary, że wojna ta skończyć się może jedynie zwycięstwem, jedynie słusznej sprawy, triumfem dobra nad złem, wolności nad niewolnictwem. Żołnierze Armii Krajowej, daję wam ostatni rozkaz. Dalszą swoją pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą. Starajcie się być przewodnikami narodu i realizatorami niepodległego państwa polskiego. W tym zadaniu każdy z was musi być dla siebie dowódcą. W przekonaniu, że rozkaz ten spełnicie, że zostaniecie na zawsze wierni tylko Polsce oraz by wam ułatwić dalszą pracę, z upoważnienia pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwalniam was z przysięgi i rozwiązuję szeregi AK. Warto zwrócić uwagę na takie dwa sformułowania, które się tutaj pojawiają, czyli to, że każdy z was musi być dla siebie dowódcą i że obecne zwycięstwo sowieckie nie kończy wojny. W związku z tym z jednej strony mamy rozkaz o rozwiązaniu organizacji, z drugiej jest taka pewna furtka, która może być też różnie rozumiana przez żołnierzy Armii Krajowej, którzy wówczas już indywidualnie podejmują decyzję, jak wyglądała będzie ich dalsza walka. Nic dziwnego, że wielu z nich na taką dalszą walkę się zdecydowało. Przeskoczymy pewnie dalej, to oczywiście manifest PKWN, tak, z lipca 1944 roku, no, który zapowiadał utworzenie w Polsce już właściwie komunistycznych rządów, to jest zdjęcie z walk żołnierzy Armii Krajowej toczonych w Wilnie.
może przeskoczymy jeszcze. No, zdjęcie z Powstania Warszawskiego, to tylko symbolicznie, tak aby przypomnieć, i ewakuacja żołnierzy i ludności cywilnej z powstania, a następny już olbrzym i zatruty karzeł reakcji. Czyli wszyscy wiemy, jak, w jaki sposób są traktowani byli żołnierze Armii Krajowej, byli żołnierze podziemia narodowego, wszystkich innych organizacji podziemnych z okresu okupacji niemieckiej przez nową władzę. Tak? Zatruty karzeł reakcji, ludzie, którzy ewentualnie w drodze amnestii można przebaczyć jakieś rzekome winy, którzy no w świetle nowej, dla nowej władzy są potencjalnie niebezpiecznymi i tymi, którzy mogą no, zapobiec instalowaniu się sowieckiego systemu. Nic dziwnego, że już samo podzielilibyśmy ten nurt działalności żołnierzy wyklętych na takie grupy, na nurt ten oficjalny, wywodzący się bezpośrednio z Armii Krajowej, nazwijmy go tym nurtem centralnym, począwszy od organizacji, która nazywała się NIE, żołnierze Armii Krajowej, całe struktury Polskiego Państwa Podziemnego i ich dowództwo zdawali sobie sprawę z tego, jak rozwija się sytuacja. Już jesienią 1943 roku doszło do utworzenia takiej zalążków organizacji o nazwie Niepodległość, w skrócie NIE. W jej powstawaniu uczestniczył generał August Emil Fildorf Lil, później generał Leopold Okulicki. Oni chcieli stworzyć taką ściśle zakonspirowaną organizację, która miała później prowadzić działalność konspiracyjną już po zajęciu Polski przez Sowietów. Tworzenie tej organizacji przerwał wybuch Powstania Warszawskiego, a następnie aresztowanie Fildorfa przez NKWD. Na gruzach tej organizacji powstała z kolei Delegatura Sił Zbrojnych, kolejna organizacja, która niejako miała być kontynuacją pracy i jakby ta kolejna organizacja wywodząca się bezpośrednio z tego głównego nurtu opozycyjnego, konspiracyjnego z Armii Krajowej, powołana rozkazem generała Władysława Andersa, na czele stanął Jan Rzepecki. Również jej działalność nie trwała długo, miała charakter być bardziej wojskowy, jednak zmiany, jakie wówczas zaszły w Polsce, utworzenie tymczasowego rządu jedności narodowej, między innymi słynna deklaracja pułkownika Jana Mazurkiewicza Radosława o wyjściu z podziemia, doprowadziły jakby do likwidacji Delegatury Sił Zbrojnych, rezygnacji z walki i wyjścia z podziemia. Około 30 tysięcy żołnierzy AK w czasie tej pierwszej amnestii, jaką wówczas ogłoszono. I wówczas już po likwidacji Delegatury Sił Zbrojnych, z kolei na jej miejsce powstaje już wyraźnie jedna z tych organizacji, którą w sposób oczywisty zaliczamy do nurtu żołnierzy wyklętych, czy drugiej konspiracji podziemia niepodległościowego, czyli Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, powstały 2 września 1945 roku pod przewodnictwem również Jana Rzepeckiego. Organizacja, która, no, jak część Państwa pewnie wie, miała charakter troszkę inny, niezbrojny początkowo, raczej rodzaj takiej podziemnej partii politycznej, która ma prowadzić działalność propagandową, uświadamiającą, a ujawnić się dopiero po wygranych wyborach, które oczywiście były zapowiedziane, postanowione na konferencji w Jałcie, miały się odbyć w Polsce, jak wiemy, do wolnych wyborów, tak naprawdę nigdy w Polsce wówczas nie doszło, wybory zostały sfałszowane, ale no, takie było początkowe założenie. Nie będę tu szczegółowo opowiadał historii zrzeszenia. Tutaj będziemy mieć chyba kolejnych dowódców tej organizacji. To za chwilkę może jeszcze przełączymy, ale no, była to największa struktura ogólnopolska wywodząca się bezpośrednio z Armii Krajowej, z której później powstały grupy,
które jakby zmieniły charakter działalności w wielu regionach Polski, no, na, w strukturach zrzeszenia WiN powstały już później oddziały zbrojne, które odpowiadając na terror ówczesnych władz zdecydowały się jednak na działalność zbrojną i powstało w ten sposób szereg grup od grup z Zygmuntaszem Dzielarza Łupaszki przez Mariana Bernaciaka, Orlika, Jaskulskiego, Zagończyka i wielu innych, którzy po prostu uznali, że nie ma innego wyjścia niż dalsza walka. To takie bardzo ogólne rzeczy w ogromnym skrócie oczywiście, a teraz chciałbym przejść na ziemię łódzką, bo to raczej rzeczy, które badałem, które lepiej znam, łatwiej tutaj podać Państwu pewne bardzo już konkretne, myślę, że interesujące informacje, motywacje konkretnych osób, które znalazły się w konspiracji. A jednocześnie też zarysować pewne problemy, które pojawiają się w dyskusji o żołnierzach wyklętych. Otóż no jest tak, że chyba nie do końca tak naprawdę sprecyzowaliśmy, kim możemy, kim powinniśmy nazywać tych żołnierzy wyklętych, bo z jednej strony mamy tych, którzy zrezygnowali całkowicie z walki, z drugiej strony mamy tych, którzy nie zdecydowali się na ujawnienie i nawet za cenę życia zdecydowali się na bezkompromisową walkę do końca. No zapominamy trochę o tym, że bardzo wiele było postaw takich pośrednich i bym powiedział i ze względu na wahanie się tych głównych bohaterów, a także ze względu na to, że działały tylko do pewnego momentu, a później po kolejnych wydarzeniach jednak zdecydowały się przerwać walkę. Na przykładzie ich losów warto właśnie zwrócić uwagę na pewne troszkę większe skomplikowanie i złożenie tego zjawiska, kim byli żołnierze wyklęci, a nie w taki uproszczony sposób, jak to się troszkę teraz przedstawia. Pierwszy z bohaterów, Aleksander Arkuszyński, maj 33, których tutaj przedstawię, związani byli z 25. Pułkiem Piechoty Ziemi Piotrkowskiej, a więc Okręg Łódzki Armii Krajowej, największa jednostka zbrojna, która na terenie łódzkiego walczyła, jeszcze raz przypomnę, 25. Pułk Piechoty. Jeden z jego legendarnych żołnierzy, odpowiedzialny za szereg bardzo spektakularnych akcji. Bez wątpienia lokalny bohater z okolic Piotrkowa i bohater 25. Pułku Piechoty, generał Aleksander Arkuszyński Maj, do niedawna żyjący jeszcze w podłódzkim Ksawerowie. Mieliśmy okazję praktycznie spotkać się z panem generałem już wówczas. Osoba niezwykle zasłużona, ale właśnie jego losy były takie, powiedziałbym, pośrednie. On po wojnie nie zdecydował się na ujawnienie. Razem ze swoim dowództwem, Adrianem Trybusem Gajem, szefem łódzkiego KDW, kierownictwa dywersji, podjęli decyzję, to cytat z Gaja, że nie damy się powyżywać jak barany, mamy broń w rękach, będziemy walczyć nadal. Arkuszyński między innymi uczestniczył w rozbiciu łódzkiego więzienia w Pawianicach, skąd uwalniał swoich towarzyszy broni w czerwcu 1945 roku. On po tej akcji zdecydował się jednak wraz z amnestią sierpniową 1945 roku, razem z Trybusem Gajem i po utworzeniu tak zwanego tymczasowego rządu jedności narodowej, zdecydował się jednak na ujawnienie, rezygnację z walki. Następny z bohaterów, Stanisław Karliński, Burza, podobna historia, ten sam pułk, trochę podobny charakterem żołnierz, troszkę jakby jeszcze większy zawadiak albo kozak, jak którzy mówili, niesłychanie odważny, legendarny dowódca z tamtego terenu. Po wojnie też nie złożył od razu broni, zachęcany przez funkcjonariuszy UB, a także NKWD do wyjścia z podziemia i do namawiania do wyjścia z podziemia towarzyszy broni, a także jakby współpracę z nowymi władzami. On odmówił. Wtedy funkcjonariusze NKWD aresztowali jego rodzinę, podpali jego gospodarstwo w okolicach Piotrkowa i jego rodzinę osadzili w obozie pod Piotrkowem Trybunalskim. Wtedy on ze swoimi żołnierzami rozbił ten obóz, uwolnił rodzinę.
Później stoczył jeszcze krwawą bitwę z siłami NKWD pod Majkowicami w lipcu 1945 roku. I on również po przemyśleniu sytuacji, po obserwacji, jak rozwijają się losy byłych żołnierzy, a przede wszystkim jak kształtuje się tu sytuacja w kraju, zdecydował się na rezygnację z walki. Wyjechał na tak zwane ziemie odzyskane, jak to propagandowo określano, w okolice Poznania. Tam się ukrywał. I wreszcie trzeci bohater to... Przepraszam, w jakim stopniu był tam poprzedni? Kończył wojnę w stopniu sierżanta, podporucznikiem został tuż przed jednym z tych ostatnich rozkazów nominacyjnych w czasie okupacji. To jest osobna historia, awanse, szczególnie w przypadku Karwińskiego, ale to może będzie okazja porozmawiać. Wreszcie Rudolf Majewski-Leśniak to jest dowódca tych dwóch żołnierzy, których wcześniej Państwu pokazywałem. Dowódca 25. Pułku Piechoty. Oficer z czasów jeszcze przedwojennych, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. W czasie wojny, tak jak mówiłem, dowódca tegoż pułku, niezbyt lubiany przez swoich żołnierzy, bo był takim garnizonowym dowódcą, troszkę nie bardzo nadającym się do działalności partyzanckiej, jak niektórzy określali. On po wojnie nie podjął żadnej walki, zrezygnował z działalności konspiracyjnej. Również wyjechał w Poznańskie i tam próbował uniknąć aresztowania. I teraz jedna rzecz, która jakby łączy te wszystkie trzy osoby, dlaczego o nich mówię. Otóż wszyscy trzej zostali aresztowani, pomimo tego, że zaprzestali działalności. Aleksander Kuczyński został, próbował wrócić do normalnego życia, brał nawet udział w działalności, w działaniu przez Komisji Amnestyjnej, Komisji Likwidacyjnej Armii Krajowej w Piotrkowie, zgłosił się do niej, uczestniczył jakby w tym rozbrajaniu żołnierzy Armii Krajowej, którzy zdecydowali się zdać broń i deklarowali rezygnację z walki, czyli uczestniczył w pracach Komisji Likwidacyjnej, był jej wiceszefem. Wrócił po kilku latach, został aresztowany właściwie pod jakimiś fikcyjnymi oskarżeniami rzekomego zabicia skoczków sowieckich w czasie wojny, tuż przed egzaminem dyplomowym aresztowany. Nie został skazany, ale spędził dwa lata w ubeckim areszcie. Stanisław Karniński, który wyjechał na te tak zwane ziemie odzyskane, aresztowany również, oskarżony o udział w jakiejś efemerycznej organizacji o nazwie Warta, bardziej wymyślonej przez funkcjonariuszy niż rzeczywiście istniejącej, skazany na karę śmierci, wyroku nie wykonano, jak wiemy. On również dożył naszych czasów, mieliśmy okazję go poznać, ale miał dwukrotną karę śmierci, później złagodzoną na bezterminowe więzienie. Wyszedł w 1955 roku bodajże. Wreszcie trzeci z nich, Rudolf Majewski-Leśniak, który nie podjął żadnej działalności, też został oskarżony też o działalność tej samej organizacji, w której miał działać Burza Karwiński. Nie otrzymał surowego wyroku, bodajże 5 lat więzienia, przy czym nikt z więzienia nie wyszedł, został zamordowany w więzieniu we Wronkach. Dlaczego o tym mówię? No mówię o tym dlatego, żebyśmy wiedzieli, jaki był wybór żołnierzy wyklętych. Często oceniamy ten wybór, mówiąc o braku bądź braku wyobraźni, bądź tylko tej no, nie wiem, ideowości takiej, gloryfikując ich w skrajnej formie i mówiąc o tym, że tylko były te względy ideologiczne. Inni mówimy, ci, którzy krytykują żołnierzy, mówią, że to właśnie był brak wyobraźni, a nawet w przypadku Walszyca Sojczyńskiego pojawiały się takie opinie jeszcze przed 90 rokiem, że wojsku to mu się tak naprawdę spodobało, tak? Nie umiał się znaleźć w nowej rzeczywistości, a tam jako dowódca się spełniał i realizował, w związku z czym chciał pozostać w konspiracji, takie skrajnie krzywdzące. Myślę, że w tej dyskusji o żołnierzach wyklętych, w tym ocenianiu ich, najważniejsze jest przedstawienie uczciwe tej sytuacji, jaka ich spotkała w 1945 roku, przed jakimi stanęli wyborami i co mogli wówczas zrobić. No wtedy możemy dopiero rozmawiać o czyjejś ideowości, o
być może nawet jakichś kontrowersjach wokół niektórych z nich, czy o ideowości tego, kto nie sprzeniewierzył się żadnym zasadom konspiracyjnym i czy podjął słuszną decyzję po prostu wtedy. Myślę, że ta decyzja była tak trudna, że z perspektywy tylu lat ten wybór nie podlega takiej prostej ocenie, jak to się dzisiaj często dokonuje. No i jeszcze jedna rzecz to pytanie, tak? Kogo nazywamy żołnierze wyklęte? Czy w takim razie Stanisław Burza-Karliński, Aleksander Arkuszyński, Majto są żołnierze wyklęci i tak dalej? Czy w tej grupie powinniśmy umieścić tylko tych, którzy zdecydowali się na tą bezkompromisową walkę do końca, nie ujawnili się ani w tej amnestii sierpniowej 1945 roku, ani w drugiej po wojnie amnestii, czyli w lutym 1947. Ja jestem zwolennikiem tezy, że wszyscy żołnierzami krajowymi były żołnierzami wyklętymi, tylko tak byli traktowani przez nową władzę. I nawet jeżeli nie podjęli żadnej działalności, tak jak wspomniany tutaj Rudolf Majewski Leśniak, to spotykał ich często najbardziej tragiczny los, i tak możemy o nich mówić. To nie zmienia faktu, że jest to stwierdzenie oczywiście dość nieprecyzyjne, dzisiaj już bardzo spopularyzowane i pewnie już przed nim na zawsze zostaniemy. Natomiast on dokładnie nie precyzuje tego, kogo mamy na myśli. Podobnie jak zaliczamy do niego wszystkich tych, którzy w jakiś sposób dotknęły represje, czy rozpoczęli działanie przeciwko nowej komunistycznej władzy, a trzeba sobie też zdawać sprawę z tego, że oni bardzo się różnili i swoją przeszłością, i działalnością w czasie okupacji, i przynależnością organizacyjną, i wizją przyszłej Polski. Różnicy między na przykład Warszycem a członkami podziemia narodowego chociażby były ogromne w celach, w sposobie działania, wizji przyszłej Polsce, czy po prostu w poglądach takich społeczno-politycznych. Trzeba to też podkreślić. Mówię dużo o Warszawie, a jeszcze nie powiedziałem dokładnie, kto to był. Pewnie przeskoczymy. Tutaj mamy jeszcze te wydarzenia polityczne, czyli zdjęcia Augusta Emila Fildorfa Lila, dowódcy organizacji NIE. Dalej to zdjęcia z procesu moskiewskiego, słynnego procesu 16, gdzie żołnierzy polskiego, czy dowódców polskiego państwa podziemnego sądzono przed sowieckim sądem. Tu są kolejni dowódcy kolejnych komend Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Na chwilkę może zatrzymajmy się przy Łukaszu Cieplińskim. Jak wiemy, Zrzeszenie WI miało cztery kolejne dowództwa, tak zwane komendy, bo piąta była prowokacją Urzędu Bezpieczeństwa, a więc czwarta, ostatnia komenda Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Na jej czele stał właśnie Łukasz Ciepliński Puch i właśnie data zamordowania Cieplińskiego i jego sześciu podkomendnych, a więc dowództwa tejże czwartej komendy, no to jest data 1 marca 1991 roku, która jest pretekstem, nazwijmy to nieładnie, do święta Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Trudno było znaleźć taką jedną wyrazistą datę dotyczącą wszystkich żołnierzy konspiracji antykomunistycznej. Ta wydaje się taka najistotniejsza, czyli koniec działalności największej, najbardziej znaczącej organizacji, czy wywodzącej się bezpośrednio z Armii Krajowej. To taka data, która jakby najbardziej przylgnęła i najbardziej odpowiadała tej idei uczczenia pamięci żołnierzy wyklętych. A więc 1 marca 1951, 60. rocznicę tego mordu. Pierwszy raz obchodziliśmy w 2011 roku Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przejdźmy teraz już do tych, którzy, tak jak mówiłem, zdecydowali się na tą walkę do końca, tak? Tych, których nie mamy już wątpliwości, że oni nie godzili się na tą nową Polskę, nie pozwalał na to ich honor żołnierza i cechy osobiste i wszystko to, co robili w czasie wojny. W związku z tym zdecydowali się na taką stracenią z dzisiejszego punktu widzenia walkę do końca. To jest Marian Bernaciak,
Orlik, jeden z żołnierzy też wcześniej związanych z Rzeszeniem Wolność i Niezależność, oddział Hieronima Dekutowskiego Zapory. Dalej przeskoczmy, też już przyspieszymy troszkę. Zdzisław Broński Uskok, bardziej znacząca postać z Lubelszczyzny, Kazimierz Kamiński Huzar. Dalej będzie Zygmunt Szędzielarz Łopaszka, czyli 5. Brygada Wileńska Armii Krajowej, później działalność w okolicach Białego Stoku, no wybitny spośród żołnierzy wyklętych. Józef Kuraś Ogień, walczący na Podhalu, w Gorcach, jedna z tych postaci, no takich wywołujących pewne kontrowersje, wokół których, jeżeli toczą się jakieś dyskusje wokół działalności żołnierzy wyklętych, kiedy mówi się o pewnym radykalizmie, no to jest, on jest jeden z tych, na których się powołuje. W okolicach Kielc działał Franciszek Jaskulski Zakończyk. Myślę, że dobrze jedną rzecz powiedzieć o tej postaci, bo jeśli mówimy o tych, którzy zdecydowali się na tą walkę do końca, to u niego jest taki charakterystyczny epizod, złe słowo, ale historia jego procesu przed Wojskowym Sądem Rejonowym, kiedy on w ostatnim słowie, kiedy zazwyczaj prosi się o łagodny wymiar kary, sprawiedliwy wymiar kary, on w ramach jakby protestu i niezgody przeciwko temu, co dzieje się w Polsce, prosił dla siebie o wyrok śmierci. To była ostatnia jego manifestacja, że nie zgadza się na życie w takim kraju i zażądał dla siebie najsurowszego wymiaru kary. Teraz przejdziemy już do bohatera, którym jeszcze nie wiem, ile już minęło czasu, przepraszam. No jeszcze spokojnie. Więc spokojnie możemy omówić teraz historię Stanisława Sojczyńskiego i konspiracyjnego Wojska Polskiego, postaci, której nie ukrywam, byłem zafascynowany i chyba jestem nadal, chociaż ze względu na to, że parę razy tutaj już mówiłem o tych dyskusjach wokół żołnierzy wyklętych, o jakichś też kontrowersjach czasem, poszukiwaniu pewnych słabości. Nie jestem zwolennikiem, nie wiem, idealizowania nadmiernego i zamiatania jakichś spraw pod dywan. Staram się w książkach i publikacjach przedstawiać tę historię, jak ona rzeczywiście była i ze wszystkimi jej aspektami i pokazać tym prawdziwego człowieka, a nie jakąś życzeniową postać, którą ktoś tam chciałby poznać, czy wizerunek, jaki chciałby otrzymać. Natomiast no, w przypadku Walszyca trzeba powiedzieć, że on na swój sposób był taką postacią jednowymiarową. Znaczy jednowymiarową w swoim patriotyzmie i w swojej niezłomności, i w której trudno znaleźć takie elementy właśnie kontrowersji, kolokwialnie mówiąc, do czego by się tu przyczepić. Kilka razy spotykałem się z chociażby, nie wiem, twórcami filmów, reżyserami przyszłych filmów o Walszycu, które nigdy nie powstały, i często takie rozmowy zaczynały się od takiego stwierdzenia, no tak, żebyśmy pokazali tak, no, takiego żywego człowieka ze wszystkimi jego, nie wiem, słabościami, też kontrowersjami wokół jego działalności, też co było takie nie do końca białe, a trochę czarne. Ja wtedy uprzedzałem, że może być z tym lekki problem w przypadku Walszyca, bo takich rzeczy u niego będzie niewiele. Jeszcze raz powtórzę, nie dlatego, żeby z założenia go jakoś idealizować, ale dlatego, że w różnych sytuacjach w swoim życiu no, pokazywał takie wyjątkowe cechy charakteru i może nawet nie tyle wyjątkową niezłomność, bo ta cechowała przecież żołnierzy wyklętych, także tych najbardziej radykalnych, ale właśnie taką pewną prawość charakteru, która nigdy nie pozwalała mu się zepchnąć na pozycję takiego wataszki, że on będzie walczył z nienawiścią w stosunku do tej nowej władzy, tylko zawsze starał się z tym zachować umiar, swoich żołnierzy dyscyplinować, podkreślać, żeby oni nie sabotowali, nie wiem, odbudowy kraju, tylko żeby walczyli rzeczywiście z terrorem, który był w kraju, żeby walczyli, karali rękę, a nie ślepy miedź, jak to często mówię, czyli tych, którzy kierowali terrorem. No i dlatego tak związałem się, tak powiem, z tą postacią, obserwując jego losy, począwszy od czasów przedwojennych, aż do jego
śmierci. I kilka słów takich informacji biograficznych. Oczywiście on pochodził spod radomszczańskich Żajowic, z niewielkiej wsi, był jednym z sześciorga rodzeństwa, najstarszym, Michała Antoniny ze Śliwkowskich. Uczył się w szkole, w seminarium nauczycielskim w Częstochowie. Tylko jego rodzice posłali do szkoły jako najzdolniejszego z rodzeństwa, a tylko na wykształcenie jednego z dzieci było ich stać. Ukończył tą szkołę, w archiwum w Częstochowie zachowały się dokumenty tej szkoły, świadectwa, opinie. I co ciekawe, już wówczas widać taką jego jakąś pracowitość, rzetelność w tym, co robi, bo jak to dziecko z biednej podradomszczańskiej wsi, początkowo miał duże kłopoty z nauką, widać to po świadectwach i opiniach, natomiast szkołę kończy już z wyróżnieniami, więc to też jest pewien rys jego charakteru. Podobnie było na późniejszym kursie pod chorążem rezerwy piechoty, który ukończył, gdzie też początkowe opinie na jego temat były, no, jak powiedziałbym, umiarkowane, natomiast później są wręcz entuzjastyczne i przedstawiają go jako, no, jako świetnego przyszłego dowódcę. Sekundkę. Jako podchorąży rezerwy piechoty, zostaje przeniesiony do rezerwy jako podchorąży. Po ukończeniu tego seminarium nauczycielskiego uczy w szkole powszechnej w Boże Zdrowia Cińskim koło Częstochowy. To kolejne zdjęcie, to będzie zdjęcie właśnie chóru szkolnego z tej szkoły. Dalej mamy zdjęcie ślubne z Leokadią Kubik, również mieszkanką Żejowic. Warszyc. Wraz z wybuchem II wojny światowej natychmiast stawia się w punkcie mobilizacyjnym w Łodzi, walczy w rejonach Hrubieszowa i Janowa Lubelskiego, tam rozbrojony przez żołnierzy sowieckich. Najprawdopodobniej uniknął aresztowania. Taka legenda bohaterskiego dowódcy czasem powoduje, że niektórzy z autorów trochę uwarbiają jego historię, mówiąc o bohaterskiej ucieczce, czy brawurowej ucieczce z sowieckiej niewoli, ale żadne dokumenty nie potwierdzają takiego wydarzenia, ani także pisma pozostawione przez samego Warszyca, więc raczej po prostu uniknął niewoli. Wrócił w Radomszczańskie, tam włączył się natychmiast do pracy konspiracyjnej w służbie zwycięstwu Polski. Bardzo szybko został zaprzysiężony, no i szybko się też okazało, że bardzo duże ma talenty konspiracyjne. Jeszcze w 1939 roku został komendantem pod obwodu Żejowice w obwodzie radomszczańskim Armii Krajowej, a później został zastępcą komendanta obwodu, czyli jakby drugą osobą w komendancie w obwodzie radomszczańskim Armii Krajowej i szefem kierownictwa dywersji, czyli osobą odpowiedzialną za najbardziej takie, no, spektakularne akcje zbrojne. W czasie wojny zostaje lokalnym bohaterem niewątpliwie za sprawą dwóch przede wszystkim akcji. Pierwsza to jest likwidacja brutalnych szefów radomszczańskiego Gestapo. Tam chyba będą na kolejnych fotografiach. Tutaj jeszcze będzie kękarta Warszyca na fałszywe nazwisko Andrzej Dębowicz. Tak, a to tutaj jedno z. To jest zdjęcie szefa radomszczańskiego Gestapo i jego zastępcy Willi Berger i Johann Wagner. Oni odpowiedzialni byli między innymi za publiczną egzekucję w Meninie, gdzie zamordowano, powieszono 12 osób. Wydano na nich wyrok śmierci, który został wykonany właśnie przez żołnierzy Warszyca. Druga akcja to słynne rozbicie radomszczańskiego aresztu. To jest ten budynek,
Dzisiaj Muzeum Regionalne, zawsze mieścił się tam ratusz na tyłach, którego znajdował się miejski areszt. Tam przetrzymywani byli polscy patrioci, między innymi mieszkańcy rodzinnych Żejowic, miejscowości, z której pochodził Solczyński, którzy zaangażowali byli w pracę konspiracyjną w sierpniu 1943 roku. Walszyc ze swoimi żołnierzami wykonał akcję rozbicia tego aresztu, uwolnił przetrzymywane tam osoby. No i tym samym uratował ich życie, ponieważ planowano go na prawdopodobnie i przewiezienie go w więzienia w Częstochowie, skąd pewnie już by się nie wydostali. U schyłku wojny, warto jeszcze podkreślić, oczywiście uczestniczył też w koncentracji przed akcją Burza ze swoim batalionem, to też trzeba podkreślić. Przy czym akcja została odwołana, wrócił wraz ze swoim batalionem, którym dowodził, bo został wówczas dowódcą batalionu na ziemi radomszczańską i tam wykonywał już akcje w terenie. Ważnym aspektem tej końcowej działalności w schyłku okupacji są dwie sprawy. Po pierwsze to jest są kontakty z partyzantką komunistyczną, co jest jakby istotnym elementem w biografii Walszyca. Otóż na tym terenie działały formacje Gwardii Ludowej, później Armii Ludowej. Na początku nawet był pewien czas współpracy między tymi organizacjami. Później to się radykalnie zmieniło, aż doszło do otwartego konfliktu. Jak wiemy, często te formacje tej partyzantki komunistycznej miały kłopoty z werbowaniem osób, no, nazwijmy to o jakimś przyzwoitym morale. Często to byli osoby z marginesu, często zwykli bandyci. I tak było też tutaj. Jeden z oddziałów podlegających pod AL, jakiego Jastrzębia, Bronisława Krobulca, trudnił się głównie napadami na miejscową ludność i grabieżami, stąd zostali i zostali podczas jednej z takich akcji przełapani na gorącym uczynku przez żołnierzy Walszyca, konkretnie przez oddział Józefa Koteckiego Warty i rozstrzelani. Tamto wydarzenie było bardzo nagłośnione, to znaczy była to pewna samowola dowódcy tegoż oddziału Józefa Koteckiego, której Walszyc też sam nie pochwalał, chociaż napisał do swoich dowódców pismo niejako tłumaczące Wartę, że miał do czynienia niewątpliwie z bandytami, no to jednak było to wykroczenie z jego strony i zawiesił Wartę w czynnościach dowódcy. Sprawy nigdy nie wyjaśniono, bo to był koniec 1944 roku, wojna się skończyła, i innych rzeczach już wówczas myślano, nigdy jakby nie rozliczono tej sytuacji, nie zdecydowano, czy wykonanie wyroku na Olowcach przez Wartę było uzasadnione, czy nie. Natomiast później przez wiele lat o tę zbrodnię oczerniano właśnie Walszyca. Raz, żeby podkreślić jego radykalizm i zbrodnię, jaki dokonał, a dwa, żeby podkreślić, jakby odebrać mu tą ideologiczną motywację do pozostania w konspiracji, a pozostać przy tym, że tak naprawdę nie mógł wrócić do normalnej rzeczywistości ze względu na zbrodnię, której dokonał, i ze strachu i obawy o własne życie nie ujawnił się, nie powrócił do normalnego życia. Skrajnie krzywdzące w przypadku Walszyca, bo wielokrotnie okazywał, że względy takiego osobistego bezpieczeństwa naprawdę nie są dla niego rzeczą najważniejszą. Widać to zresztą było też w końcu wojny, kiedy on popadł w taki ostry konflikt ze swoim dowództwem, krytykując niektóre posunięcia swoich przełożonych, krytykując brak koncepcji w walce ze zbliżającymi się siłami komunistycznymi, czy obejmującymi władzę siłami komunistycznymi. Wszystko to, co nazwalibyśmy taką kompromisową, ugodową polityką władz, podlegało jego krytyce, jak również to, że wszelkie przejawy,
uprzywilejowania dowódców, wykorzystywania zwykłych żołnierzy do jakichś rozgrywek personalnych czy politycznych, nieinformowania tych zwykłych żołnierzy o tym, co dzieje się na wschodzie, w jaki sposób, nie wiem, żołnierze AK są represjonowani przez władze komunistyczne. Najkrócej, krótko mówiąc, popada w bardzo ostry konflikt ze swoimi przełożonymi, ponieważ wszystkich tych zarzutów nie ukrywa, mówi o nich wprost. W odpowiedzi dostaje na przykład takie pismo, tutaj jest dość taki, bym powiedział, soczysty cytat, w którym jest krytykowany w odpowiedzi przez swoje władze za nieprzestrzeganie regulaminu, że nie wolno się też tak zwracać do swoich przełożonych. On odpowiada, że regulaminy regulaminami, ale w 1939 roku najszybciej z pola walki uciekali dowódcy, którzy regulaminy znali na pamięć. Tak? Jakby tak odpowiedzieć swoim przełożonym na wysuwane w stosunku do niego zarzut. Nic dziwnego, że jakby bardzo krytyczny w stosunku do w ogóle swojej władzy, tej polityki tuż przed zakończeniem wojny, jest także krytyczny w stosunku do ostatniego rozkazu generała Leopolda Wolickiego o rozwiązaniu organizacji, chociaż nie od razu decyduje się na pozostanie w konspiracji, najpierw obserwuje rozwój sytuacji, ukrywa się, no i obserwuje przede wszystkim rozwój sytuacji w Radomsku i okolicach, bo tam przebywał. W krótkim czasie jest taka lista 21 żołnierzy, jego podkomendnych, którzy zostają aresztowani bez powodu przez wkraczające wojska sowieckie między od daty wkroczenia, czyli do 19 stycznia, do końca stycznia, tylko jest aresztowanych 21 byłych żołnierzy AK. Warszyc, no widząc to, powoli dojrzewa w nim myśl o tym, że należy pozostać w konspiracji i walczyć nadal, chociaż taki pierwszy rozkaz o wznowieniu kontaktów i jakby tym ma doprowadzić później do rozpoczęcia działalności wydaje dopiero 3 kwietnia 1945 roku. A rozpoczęcie działalności organizacji stworzonej przez niego jako od nowa, która później przyjmie nazwę Konspiracyjne Wojsko Polskie. Myślę, że należy uznać odebranie przysięgi od planowanych dowódców w maju 1945 roku i od tej pory możemy już mówić o rozwoju organizacji, która nazywa się Konspiracyjne Wojsko Polskie. W sierpniu 1945 roku mamy słynną deklarację pułkownika Jana Mazurkiewicza Radosława, który no, zachęca żołnierzy, namawia żołnierzy Armii Krajowej do wyjścia z podziemia i to jest taki moment też przełomowy dla Warszyca, który jednoznacznie uznaje to działanie Radosława za zdradę i pisze list otwarty do pana pułkownika Radosława. Taki nosi tytuł ten dokument. Teraz będzie troszkę więcej cytatów, bo chciałem Państwu zapoznać z poglądami Warszyca, z tego, kim on był, czym się kierował, jak oceniał ówczesną sytuację w Polsce. W liście do Radosława pisał na przykład: za co i w jakiej sytuacji usiłuje nas pan, panie pułkowniku, sprzedawać? Nawet nie poczuwa się pan do najelementarniejszej wdzięczności w stosunku do podwładnych. Wszak to, że czerwoni chcą z panem pertraktować, że zrezygnowali z wytwarzania linii podziału między górą a dołami AK, nie jest zasługą pana, ani też żadnego z generałów czy pułkowników AK, tylko osiągnięciem tych tysięcy szarych wojowników, którzy wbrew blamażowi wyższych dowódców nie zrezygnowali z walki o słuszne postulaty narodu polskiego, a którym chce pan podstępnie odebrać broń. Dalej, oceniając postępowanie tej tak zwanej góry AK, jak on to określał, pisze: wówczas, gdy wpływy Stalina na rządzącą klikę w Polsce równają się okupacji, gdy w administracji państwowej jest wielka ilość osób posiadających obywatelstwo rosyjskie lub zaprzedanych ZSRR, gdy po więzieniach i obozach karnych siedzi tylu najlepszych synów Polski, góra AK nie widzi potrzeby prowadzenia walki konspiracyjnej,
nie potrafi sprecyzować aktualnych zadań i dostosować do sytuacji taktyki działania. Po raz kolejny stwierdzał, że zwykli żołnierze zachowali o wiele więcej patriotyzmu, odwagi i rozsądku niż kierownictwo i podkreślał, że doły AK nie zgadzają się na kompromis polegający na uznaniu nabytych stopni w zamian za rezygnację z walki o cele zasadnicze. No i uznawał czyn Radosława za zdradę, gdyż jak pisał, nie wyobrażał sobie, aby ten nie orientował się w aktualnej sytuacji Polski i AK. Wyminał też negatywne skutki, jakie jego zdaniem przynosiła ta deklaracja. Otóż stwarzała pozory, jakoby czerwone władze faktycznie zaczęły przejawiać w stosunku do nas dużo dobrej woli. Oddziaływa w sposób niepożądany na Polaków pozostających za granicą. Wprowadza dezorientację w naszych szeregach, podkopuje wiarę słabszych, sieje rozgoryczenie, usuwa hamulce w stosunku do osobników podatnych na wpływy koniunktury. Stwarza sprzyjającą atmosferę przedwyborczą dla czerwonych demagogów, słowem wzmacnia pozycję czerwonego reżimu, tak w oczach świata, jak i w kraju. No widać z tego, że postawa jest już tutaj całkowicie nieprzejednana i nawet jakby radykalizuje ten list, radykalizuje deklaracja Radosława postawę Warszyca. Warszyc oczywiście nie może się też pogodzić z amnestią, czy jakby z brzmieniem amnestii z sierpnia 1945 roku, gdzie no rzeczywiście no żołnierze AK traktuje się jako, no, jak tych ludzi, którzy nie wiem, gdzieś zbłądzili, ewentualnie można im przetłumaczyć jakieś wydumane winy, a nie traktować tak, jak na to zasłużyli. Komentując tą amnestię, pisał również. Przeświadczenie o Armii Krajowej, o nas, że zasłużyliśmy jedynie na to, aby nas sądzić i przebaczać nam, jest najpodlejszą nikczemnością. Nas nie wolno w ogóle sądzić, a gesty przebaczenia uwłaczają naszej godności, praw obywateli i bojowników o wolność nie mniej niż przepisywanie nam przestępstw. Za krew przelaną dla ojczyzny, za odniesione rany, za ofiary z żyć naszych, za cierpienie i poniewielkę dla Polski, wy widzicie jedyną drogę dla nas odzyskania praw człowieczych i obywatelskich przez uznanie i rozgrzeszenie nas. A my wam oświadczamy, że z nami możecie tylko pertraktować jako z reprezentacją większości społeczeństwa polskiego, reprezentacją, której cele są nieskazitelne i słuszne, że wolno do niej odnosić się jedynie z respektem i szukać form do realizacji jej postulatów. Tak myślał wówczas Warszyc. Trudno nie zgodzić się tutaj z krzywdą, jaka spotkała żołnierzy Armii Krajowej. Następuje bardzo szybka budowa struktur organizacyjnych. Konspiracyjne Wojsko Polskie rozrasta się w szczytowym momencie rozwoju, to jest około 2600 żołnierzy. To jest największa organizacja w centralnej Polsce, bezdyskusyjnie, i w ogóle największa organizacja z tych, nazwijmy to, niecentralnych, tak jak Zrzeszenie Wolność, Niezawisłość, czy Narodowe Siły Zbrojne, czyli z tych regionalnych zdecydowanie największa. Warszyc buduje te struktury konspiracyjne w kilku ośrodkach. Najsilniejsze są okolice Radomska, tam jest w powiat radomszczański najliczniejszy, powiat Piotrków Trybunalski, okolice Wielunia. To są trzy najsilniejsze ośrodki w strukturze KWP. One wszystkie podlegały pod grupę łódzką. Oprócz tego istniała też grupa wojewódzka Klimczok na Górnym Śląsku, która liczyła około 700 żołnierzy. Mniejsze ośrodki działały w Częstochowie, w okolicach Zawiercia, ale to są już kilkudziesięcioosobowe grupy. W samej Łodzi tworzono komendę powiatową o nazwie Akacje. Dwukrotnie była jednak rozbijana aresztowaniami, nigdy takiej większej, silnej struktury w samej Łodzi nie udało się utworzyć. Jeśli chodzi o działalność KWP, to tutaj no oczywiście dwa aspekty. No pierwszy, ten najbardziej oczywisty, czyli działalność zbrojna, represyjna, taka sama i paradoksalnie podobna bardzo do tej, jaką prowadzono w czasie okupacji niemieckiej. Wystarczy powiedzieć, że tak jak za okupacji niemieckiej likwidowano tych brutalnych szefów radomszczańskiego gestapo, tak teraz likwidowano
brutalnego szefa sekcji śledczej Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego Jakuba Cukiermana, który też pastwił się nad polskimi patriotami, żołnierzami KWP. Mało tego, rozbijano ten sam areszt i uwalniano z niego żołnierzy podkomendnych Warszyca. Tym razem w kwietniu 1946 roku ten sam budynek, już nie pod dowództwem Warszyca, akcja jako szef organizacji wyznaczył do tego Jana Rogunkę Grota. Tutaj na następnym zdjęciu będzie ten żołnierz. On był dowódcą akcji na Radomsko. Najbardziej spektakularna, najgłośniejsza akcja w historii konspiracyjnego Wojska Polskiego. Praktycznie opanowano wówczas miasto, uwolniono przetrzymywane w areszcie osoby. Wszystkich zadań nie udało się wykonać, bo tam jeszcze likwidacja konfidentów i rozbicie bankowego skarbca. I tych dwóch zadań żołnierzom KWP nie udało się wykonać. Podobnie, może wrócimy jedno zdjęcie do tyłu, podobnie jak nie udało się wykonać spektakularnego wyroku. Tutaj nie wiem, czy Państwo widzą wyrok śmierci na pułkownika Mieczysława Moczara. No, chyba znana postać z historii Polski. Wówczas szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego otrzymał wyrok śmierci od konspiracyjnego Wojska Polskiego. Jak to jest napisane, za oddanie się na usługi zaborczo nastawionego w stosunku do Polski, ZSRR i tak dalej, i tak dalej. Możemy wrócić dalej do akcji na Radomsko, jeśli jesteśmy przy tym wydarzeniu bardzo, bardzo spektakularnym z kilku względów. Raz, że to największy sukces KWP, dwa, że początek końca organizacji niestety, bo będę już zmierzał troszkę do końca, ponieważ upokorzone władze rozpoczęły no, taką bardzo zdecydowaną już akcję przeciwko KWP, wysyłając grupy operacyjne, to się określało, w teren, żeby no, już ostatecznie rozbić organizację. Przyniosło to skutki. W krótkim czasie aresztowano 17 uczestników akcji na Radomsko, w tym dowódcę Jana Rogunkę. To jedna z bardziej wstrząsających historii tego podziemia antykomunistycznego. W krótkim czasie tym aresztowanym osobom wytoczono proces w nawiązaniu do słynnego procesu 16. Tutaj proces 17 aresztowanych żołnierzy konspiracyjnego Wojska Polskiego, uczestników akcji na Radomsko, w tym budynku, w budynku kina Kinema w samym Radomsku zorganizowano pokazowy proces na sesji wyjazdowej. Sąd Okręgowy w Częstochowie sądził 17 żołnierzy KWP. W ciągu jednego popołudnia z tych 17, 12 zostało skazanych na karę śmierci. Szukałem, to jest, nie znalazłem żadnego innego surowszego wyroku z tamtych czasów, by więcej niż 12 osób zostało skazanych na najwyższy wymiar kary i wszystkie wyroki wykonano. Nikogo w tym wypadku nie ułaskawiono. Warto też dodać, że no, przebieg procesu był, no, był kuriozalny, w ogóle obrońca, wspólny dla wszystkich obrońca z urzędu w ogóle nie zabrał głosu podczas procesu. Oskarżonych też nie dopuszczono do głosu i nawet specjalnie nie zadano sobie trudu, żeby wyszczególnić winy poszczególnych osób. Tam było nawet takie w akcie oskarżenia, sformułowanie, że ten przedstawił wybitniejszą działalność przestępczą. To wystarczyło do skazania na karę śmierci. 12 z nich, najmłodsi mieli po 18 lat, trzech z tych chłopców właściwie. Kilka dni później zmasakrowane ciała tych, na których wydano wyroki, znaleziono w poniemieckim bunkrze w lesie koło Bąkowej Góry. Wszyscy zostali w brutalny sposób zamordowani. W aktach sądu, który unieważniał wyrok ten z Radomska, Sądu Okręgowego w Piotrkowie z lat 90. znajdują się zeznania właśnie o śladach tortur, które odnaleziono na ciałach, bo ciała zostały później odnalezione przez dzieci, które gdzieś tam wypasały krowy w pobliżu tego bunkra na łące i powiadomiły dorosłych. Te ciała były później pogrzebane przez rodziny.
więc taka jedna z bardziej wstrząsających historii. Tak jak mówiłem, był to początek końca organizacji, bo wkrótce zadano jej jakby decydujący cios. Oprócz tych działań zbrojnych w postaci działalności grup operacyjnych rozpoczęto też działalność agenturalną i władzom udało się pozyskać współpracownika w sztabie KWP, to był niejaki Henryk Brzuska, członek sztabu i goniec właściwie organizacji, nie był szczególnie ważną osobą, ale był w sztabie, ponieważ był takim kurierem, gońcem, ale też miał dużo kontaktów, tak? I on w zamian za aresztowany, w zamian za ratowanie życia, zgodził się na współpracę. Warczyc wówczas ukrywał się na Melinie w Częstochowie, bo teren Radzą Brzeskiego był bardzo silnie pacyfikowany i było tam zbyt niebezpiecznie. Brzuska znalazł jednak kontakt do Warczyca, przekazał informacje do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łodzi i tam ekipa wysłana w końcu czerwca 1946 roku przez Mieczysława Moczara aresztowała Warszyca i jego sekretarkę Halinę Pikulską w Unię. Znaleziono wówczas też ukrywane w tym budynku, gdzie się melinowali, archiwum organizacji, na skutek czego aresztowane zostały kolejne osoby i jako to dowództwo KWP zostało całkowicie zlikwidowane. I jest to koniec jakby organizacji pod dowództwem Stanisława Sojczyńskiego Warszyca. Przewieziony do Łodzi, tutaj przetrzymywany w gmachu UB na ulicy Amsztata, przesłuchiwany, torturowany, o czym wiemy, bo w strukturach tej drugiej konspiracji sporo było osób współpracujących z Urzędem Bezpieczeństwa, pracujących na Amsztata, między innymi Czesław Stachura, który był współpracownikiem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość i on przekazywał informacje o tym, jak widział Warszyca, w jaki sposób jest pobity, storturowany po przesłuchaniach. Śledztwo trwało do grudnia 1946 roku, kiedy odbył się słynny proces. Proces przeniesiono z niewielkiego budynku Wojewódzkiego Sądu Rejonowego do reprezentacyjnego gmachu Sądu Okręgowego, czyli sądu dzisiejszego sądu na Placu Dąbrowskiego. Tam odbył się proces w dużej reprezentacyjnej sali. Co ciekawe, zachował się film Polskiej Kroniki Filmowej. Nie wszedł do kroniki, nie został udźwiękowiony, ale został nakręcony, więc jest fragment filmu z tego procesu. To jest między innymi kadr z tego filmu i warsztat pośrodku tutaj swoich żołnierzy. 12 osób z dowództwa KWP było sądzone. Z dowództwa dużo powiedziane, 6 było z dowództwa, reszta to były osoby luźno związane z organizacją. Oczywiście Warszyc no nie mógł liczyć na jakąkolwiek wyrozumiałość, nazwijmy to ze strony tamtej władzy, zresztą na nią nie liczył. Z tych 12 osób, początkowo 8 zostało skazanych na karę śmierci. W dwóch przypadkach prezydent Bieruc skorzystał z prawa łaski, więc utrzymano w mocy 6 wyroków śmierci. Warszyc, co ciekawe, w sentencji wyroku na niego, orzekającego wyrok śmierci, podano, że nie brał udziału w wojnie z Niemcami i nie posiadał orderów i oznaczeń. O wojnie z Niemcami już mówiłem, za słynną akcję na Radomsko z 1943 roku miał krzyż Virtuti Militari, najwyższe polskie odznaczenie bojowe. Mimo tego w sentencji wyroku podano, że nie posiadał orderów i oznaczeń. No to też świadczy trochę o jak wyglądał ten proces, tamta praworządność, w jaki sposób traktowano żołnierzy podziemia, przy pomocy oczywistych kłamstw, próbując odebrać te najbardziej oczywiste zasługi. Wyrok śmierci wykonano 19 lutego 1947, najprawdopodobniej na strzelnicy na Brusie w Łodzi. Nie będę opowiadał o historii, bo istniała jeszcze druga i trzecia komenda konspiracyjnego Wojska Polskiego. Jeżeli to będzie Państwa interesowało, to może w pytaniach o tym odpowiem.
Mówiłem dużo o tej postawie Walszczyca i przedstawiłem tylko te wydarzenia, powiedzmy, no, historyczne, polityczne, tę działalność, ale trzeba podkreślić, że w tej jego działalności jakąś ogromną rolę odgrywała, taką nazywalibyśmy dzisiaj propagandową, nie wiem, informacyjną. On wydawał dziesiątki ulotek, w których uzasadniał, dlaczego pozostaje w konspiracji, dlaczego trzeba nadal walczyć, w których podkreślał, nie wiem, moralną wyższość żołnierzy tej konspiracji antykomunistycznej nad oprawcami z Urzędu Bezpieczeństwa. Starał się dbać o morale swoich żołnierzy, no, w sposób taki, bym powiedział, radykalny i reagował na wszystkie przejawy jakichś niesubordynacji czy jakichś działań wykraczających, przekraczających ramy prawa. Nie zawsze się to udawało oczywiście, w tej organizacji różnie z tym było, wiele razy miał pretensje do swoich żołnierzy, także takich ważnych postaci w konspiracyjnym wojsku polskim za nieprzestrzeganie dyscypliny, za pijaństwo, które się zgadzały, to też zdarzało, to też takie rzeczy oczywiście były, natomiast trudno jemu zarzucić, że cokolwiek w tym jakby wymiarze zaniedbał. Mało tego, jest szereg takich przykładów na taką ideowość, o którą dbał, no, w sposób bardzo zdecydowany, chociażby tym, że kiedy pojawiła się możliwość otrzymania funduszy z zagranicy, on odmawiał, bo uważał, że istotą działalności partyzanckiej, istotą działalności podziemia jest poparcie miejscowej ludności. Działalność, jeżeli mamy do czynienia z krajem okupowanym, to partyzanci, to konspiracja, są, ich działalność jest wyrazem woli tego społeczeństwa, które zamieszkuje ten teren. On jest popierane ideologicznie i finansowo przez to społeczeństwo i takie poparcie daje mandat do działalności i wtedy ma ono rację bytu. To się też przekłada jakby w drugą stronę. Walszczyc na przykład niekiedy stawał się jakby sędzią, rozjemcą w lokalnych sporach między gospodarzami na jakimś terenie. Skoro Urząd Bezpieczeństwa, Milicja, Obywatelstwa, siły do tego przeznaczone, nie spełniały tej roli, to na przykład chłopi zwracali się o rozwiązanie jakiegoś problemu między nimi, czy ktoś zwracał się o ochronę przed kimś, kto go, nie wiem, represjonuje czy napada, do Walszczyca, do Sił Konspiracyjnego Wojska Polskiego, nie do Urzędu Bezpieczeństwa, IMO. I są takie przykłady, dokumenty, gdzie Walszczyc dostrzega właśnie jakąś sprawę materialną między gospodarzami, bo o to się do niego zwrócono, pomoc w takiej sprawie. Więc jakby nawet ta sprawa niby drobna, ale bezcenna, jeśli chodzi o wizerunek organizacji. Swoich żołnierzy, tak jak mówiłem, zachęcał do tego, żeby uczestniczyli w odbudowie kraju. Jeśli zarządem jakieś działania były zbyt radykalne w stosunku do przeciwników politycznych, do wrogów, to też interweniował, nie pozwalając na to, jeżeli gdzieś tam w jakimś terenie pojawiło się na przykład zbyt dużo wyroków śmierci, to interweniował i nakazał mi się wytłumaczyć, dlaczego tak jest. I do końca jakby przed sądem zachował taką godną postawę, nie informował o działalności swoich żołnierzy, wszelkie winy brał na siebie. Zresztą był jedynym, można powiedzieć, ideologiem czy twórcą programu tej organizacji, bo on był tak naprawdę uzależniona od niego. Ci chłopcy czy żołnierze, którzy walczyli w konspiracyjnym Wojsku Polskim, to byli w większości młodzi chłopcy czy prości żołnierze, którzy wyrośli w czasie wojny, wierzyli w jego autorytet, to on brał odpowiedzialność też za tą walkę, za postawę ideologiczną i brał ją już odpowiedzialność przed sądem, biorąc jakby pełną odpowiedzialność, jednocześnie podkreślając, że nie poczuwa się do winy, bo walczył tylko z czerwonym terrorem. To chyba tyle, jak będą jakieś coś chętnie Państwo.